Popatrz, jak inaczej zachowują się Adam i Ewa. Jak gdyby czegoś się bali. Są smutni. Ewa oparta o ramię Adama płacze. Nie oświetlają ich już promienie Bożego Słońca. Dlaczego Bóg odwrócił od nich swoją twarz? Bóg pozwolił Adamowi i Ewie zrywać owoce z wszystkich drzew, z wyjątkiem jednego, bardzo pięknego. Z tego drzewa Bóg surowo zabronił zerwać choćby jeden owoc. W ogrodzie był jednak szatan. Szatan nie kocha Boga, jest nieposłuszny. Lubi namawiać innych do robienia złych rzeczy. Pewnego razu Ewa podeszła do drzewa, z którego Bóg nie pozwolił zrywać owoców. W pobliżu czekał już na nią szatan. Ewa wahała się, czy zerwać owoc, czy nie, ale szatan namówił ją, by to zrobiła. Szybko zerwała owoc, ugryzła kawałek i resztę podała Adamowi. Adam także zjadł. Po tym, co się stało, Bóg postanowił wygnać ludzi z tego pięknego ogrodu. Musiał to zrobić, bo byli nieposłuszni. Teraz już wiesz, dlaczego Ewa i Adam z takim smutkiem opuszczają ten ogród. Kim są ci ludzie? Dlaczego ze smutkiem opuszczają ogród? Do zobaczenia w kolejnej Biblii dla najmłodszych.